Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24. Dziś będzie o filmie, o festiwalach i oczywiście o kinie. Ze mną dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego Jarosław Perduta. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Czerwiec, festiwal filmów krótkometrażowych. No i w ogóle już ruszyliście. W końcu jest otwarcie, ludzie mogą przychodzić do kina i start festiwalowy. No rzeczywiście, bardzo się stęskniliśmy za taką sytuacją, w której możemy pokazywać filmy, w której możemy spotykać się z naszą publicznością, widownią. Dobrych parę miesięcy jednak byliśmy zamknięci, te miesiące były dla nas bardzo trudne. Zarówno z tego powodu ta niepewność, która ciągle nad tym wszystkim panowała i oczywiście także w związku z tym, że niewątpliwie związane było to z problemami finansowymi, bo nie ma co ukrywać, że branża filmowa została bardzo mocno dotknięta przez pandemię i tutaj te wielomiesięczne zamknięcie to są wielomilionowe straty w skali całego roku. Mam nadzieję, że teraz powoli zaczniemy już z tego wychodzić i będziemy mogli się wspólnie cieszyć sztuką filmową przez wielkie S na dużych ekranach DCF-u. Przygotowaliśmy się do tego najlepiej jak mogliśmy, bo z jednej strony oczywiście cały ten okres uczciwie przepracowaliśmy, przygotowując nową ofertę. Po drugie, trochę zmian takich modernizacyjnych, zarówno w tym naszym głównym kinie we Wrocławiu, jak i w kinach poza Wrocławiem, bo tych kin mamy jeszcze przecież parę w Bieleniej Górze, w Obrzychu, w Legnicy, w Żarach, w Lubaniu, tam wszędzie różne zmiany. No ale zawieruchy też, mieliście się połączyć ze strefą kultury, horyzonty miały tu przejść. Miało to być w maju, nagle zupełnie inne decyzje. Miasto miało przejąć budynek, nie przejęło. O co tam chodzi? Jak w końcu wygląda sytuacja Dolnośląskiego Centrum Filmowego? No to są oczywiście pytania, które należy kierować w pierwszym rzędzie do organizatorów obu instytucji, czyli i naszej, i Strefy Kultury Wrocław, czyli do Urzędu Miejskiego i do Urzędu Marszałkowskiego. Z tego, co na dzisiaj wiadomo, to do tego połączenia raczej nie dojdzie. No tak deklarował w każdym razie tutaj będąc prezydent Jacek Sutryk, ale właśnie, jakie działania teraz? Ja tego nie wiem. My pracujemy, robimy swoje od początku całej tej sytuacji, czy od momentu, w którym ogłoszono chęć łączenia, a ten moment to był listopad ubiegłego roku, w zasadzie przed paru dni w gruncie rzeczy, czy może tygodni, ta sytuacja była właśnie niepewna, ale ten zamiar był ciągle jakby realizowany. My w całym tym czasie robiliśmy swoje na tyle, na ile oczywiście cała ta sytuacja pandemiczna pozwalała, bo w czasie pandemii oczywiście także realizowaliśmy wszystkie nasze statutowe działania, czyli duże rzeczy w sieci, przygotowania do dwóch festiwali, dużych festiwali, czyli do Oxygen Gravity, który miał być w maju, Long Story Short Film Festival, czyli festiwal krótkich metraży, miał być przecież początkowo w marcu, później w kwietniu, ostatecznie teraz za chwilę w czerwcu, no ale jakby ciągle te tryby tej całej takiej maszynerii, która była związana z przygotowaniem tych wszystkich projektów, jakby były realizowane. Łącznie z tym, że parę projektów zrealizowaliśmy, myślę, bardzo ciekawych, udanych w trakcie samej pandemii. Między innymi to był czas realizacji naszego projektu Różewiczowskiego, którego efekt teraz nasi widzowie mogą oglądać w trakcie naszych seansów, znaczy przed każdym seansem filmowym w kinach DCF-u. Emitujemy jeden z wierszy, wybranych wierszy Tadeusza Różewicza w interpretacji jednego z 34 znakomitych aktorów dolnośląskich scen, których zaprosiliśmy do tego projektu. Różewicz gości w DCF-ie do końca tego roku. Rok Różewicza w końcu, tak? Rok Różewicza w końcu, tak. Czyli cały rok Różewicza będzie rokiem Różewicza. Czyli wszyscy ci, którzy kochają poezję Różewicza, jeżeli by się stęsknili za nią, to oprócz tego, że mogą obejrzeć świetny film, w każdym z kin DCF-u będą mogli także doświadczyć tego jego twórczości w naszych kinach. No ale w ogóle w Dolnośląskim Centrum Filmowym jest czytanie, tak? Jest Mistrz i Małgorzata, teraz Wojaka Szwejka widziałam, że jest. No tak, my staramy ciągle się. Ciągle jest to jednak ten tryb czytania. Nie zrezygnowaliście z tego? Nie. Dolnośląskie Centrum Filmowe my trochę rozumiemy jako takie miejsce, w którym się spotykają różne sztuki. Znaczy oczywiście główne miejsce zajmuje ta 10. Muza, film i wszystko to, co z filmem związane, ale także inne spotkania z teatrem, bo tutaj przecież gościmy bardzo często i teatr z Wałbrzycha, i teatr z Legnicy, z tymi rzeczami, które zostały zrealizowane w formie właśnie telewizyjnej, czy filmowej, kinowej. I spotkania właśnie z literaturą, bo tych czytań rzeczywiście mieliśmy już parę i planujemy kolejne w czerwcu tutaj wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim, ale tu nie chciałbym uprzedzać faktów. Będą to czytania związane z naszą nobliską, z Olgą Tokarczuk.
Co z festiwalami? Jest festiwal filmów krótkometrażowych. W jakiej formule i co dalej? Jakie kolejne festiwale? No, oczywiście wystartowaliśmy w pierwszym momencie, w którym można było teraz wystartować. Jakby to już taka nasza tradycja, że za każdym razem, kiedy można, to my od razu przystępujemy do pracy. Tym razem, myślę, bardzo fajny repertuar złożony głównie z filmów przedpremierowych, premierowych. Kilka powtórzeń w przypadku tych tytułów, co do których mamy wrażenie i pewność, że jakby nie wyczerpało się jeszcze zainteresowanie ludzi tymi filmami. I festiwale, które, no, tak jak wcześniej wspomniałem, były już dwukrotnie przesuwane. No, Tox Against Gravity dopiero we wrześniu, więc we wrześniu będziemy chcieli zaprosić na ten największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce do DCF-u. Będzie stacjonarnie, czy teraz jeszcze nie wiadomo? Przygotowujecie się, że w razie czego? Założenie jest oczywiście takie, że będzie to stacjonarne. To będzie wrzesień, początek września, więc jest ogromna szansa, że to się naprawdę uda. W ubiegłym roku się udało, to także musieliśmy go przesuwać. Było we wrześniu ponad 8 tysięcy osób. Mimo pandemii, mimo tego reżimu sanitarnego, mimo co drugiego miejsca zajętego widziło nasze kino, także byliśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Strzeliliście się w okienko. Strzeliliśmy się w okienko. W tym roku wierzę, że będzie lepiej, bo zainteresowanie tym akurat festiwalem jest ogromne. Filmy, które są tam pokazywane, to jest najwyższa światowa klasa i myślę, że jest taka już miłość i widz, którego doczekaliśmy się po paru latach tego festiwalu, który naprawdę tęskni za tym wydarzeniem. Natomiast drugi taki nasz mniejszy festiwal, który zrodził się trochę z potrzeby wypełnienia czasu pandemii, bo w momencie, w którym zamknięto nasze kino w marcu ubiegłego roku, postanowiliśmy na szybko przygotować coś dla naszych widzów, żeby utrzymywać kontakt, żeby mieć jakąś ofertę. I wtedy zaproponowaliśmy całkowicie online festiwal krótkich metraży. Ponad 22 tysiące razy były oglądane te filmy w ubiegłym roku, tylko i wyłącznie właśnie w wersji online'owej. W tym roku w wersji hybrydowej najpierw zaprosimy do kina 10-13 czerwca firmy konkursowo oraz wybrane najlepsze propozycje filmów krótkometrażowych, które są w tej chwili dostępne na rynku. Te zarówno w formie pokazów filmów oscarowych, jak i najlepszych filmów Munka będą w programie. O tym programie za chwilę będziemy chcieli powiedzieć więcej, czyli 1 czerwca, kiedy zakończymy etap selekcji i pokażemy zarówno gości festiwalu, jak i filmy, które będziemy chcieli pokazać. Jest tam kilka naprawdę wyjątkowych perełek. Myślę, że wszyscy ci, którzy lubią kino w ogóle, a którzy być może nie są do końca przekonani do tej formy krótkiego metrażu, która moim zdaniem jest ciągle bardzo niedoceniana, a to są wyjątkowo piękne rzeczy. No bo niedoceniana, bo my chcemy, żeby jakaś tam przygoda była, fabuła, szybko, długo jest, coś się działo. Wszystko jest. Naprawdę w krótkim metrażu, w filmie, który ma 30-40 minut, można zmieścić wszystko to, o czym pani redaktor mówi, a nawet trochę więcej, bo i jest ciekawa fabuła, i historie, i emocje, i piękne kadry, więc myślę, że to może być ciekawe spotkanie z formą, która, tak jak mówię, ciągle jest trochę niedoceniana i wierzę, że wielu widzów zakocha się w krótkich metrażach po tym festiwalu. W pierwszym rzędzie w kinie, czyli stacjonarnie 10-13 czerwca, później również część tytułu będzie można obejrzeć także w wersji online'owej, no po to, żeby był jak najbardziej dostępny cały ten program, a co ważne, wstęp zarówno do kina, jak i możliwość oglądania filmów w internecie za darmo. Ile filmów wpłynęło na festiwal? Ile filmów musicie obejrzeć? Jak dużo jest tych filmów, które są tworzone właśnie w krótkim metrażu? Dobrze, to są takie informacje, które chcielibyśmy podać 1 czerwca tak naprawdę, ale mogę zdradzić, że w tym roku rzeczywiście bardzo wiele osób zgłosiło swoje filmy na nasz konkurs. Ponad 230 tytułów wpłynęło, więc 230 filmów musiała obejrzeć komisja selekcyjna. Z tej dużej liczby trzeba było wybrać kilkadziesiąt tytułów, dokładnie 52 tytuły zostaną pokazane w trakcie samego festiwalu, czyli znajdą się w jego programie. Także to duża praca także selekcjonerów, którzy poświęcili na to bardzo, bardzo dużo czasu i dużo też wysiłku, emocji, dużo dyskusji temu, wiadomo, jak zawsze towarzyszyło. Myślę, że udało nam się wybrać te filmy, które naprawdę są najlepsze. Czyli tworzy się jednak dużo tych filmów, skoro ponad 250 filmów wpłynęło na festiwal, na konkurs, to naprawdę to jest sporo. Tak, jednak sporo ludzi tworzy, sporo ludzi chce pracować w branży filmowej, ma pomysł na historię. Mamy
Polsce kilka znanych szkół filmowych, mamy sporo szkół artystycznych we wszystkich tych szkołach. Każdego roku mamy absolwentów, którzy w części przynajmniej chcą tworzyć filmy. Tworzą je niektórzy genialne. Te filmy właśnie będziemy mieli okazję i przyjemność pokazać Państwu już 10 czerwca, w czwartek, z tego co pamiętam, to jest chyba czwartek. A co jeszcze, bo Magiel dalej będzie. No tak, wracamy oczywiście z wszystkimi naszymi cyklami, czyli wraca dyskusyjny klub filmowy prowadzony przez Adama Kruka, wraca filmowy klub seniora prowadzony przez Agnieszkę Kuberę, wraca Magiel filmowy właśnie współtworzony przez Kasię Majewską i Łukasza Maciejewskiego. I tutaj oczywiście gorąco zachęcam, 6 czerwca będzie naszym gościem pan Zbigniew Zamachowski i przypomnimy taki jego głośny film z przeszłości, Wielką Majówkę. Wracają także inne cykle, czyli Kino Ukraina, City Dogs, Książka na ekranie. W Książce na ekranie przypomnimy m.in. Piknik nad Wiszącą Skałą. Myślę, że piękna pozycja. Klasyka. Warto do niej sięgnąć, na cudowna klasyka, więc jakby to wszystko już od począwszy, od, w zasadzie od 31 maja, bo też tak jak to pani redaktor wcześniej już wspomniała, staramy się być takim miejscem spotkania różnego rodzaju sztuk i zapraszamy do nas również wydarzenia o charakterze teatralnym, muzycznym. 31 maja bardzo gorąco zapraszam i zachęcam do odwiedzenia nas. To jest poniedziałek wieczorem. Mamy dwa spektakle z muzyką filmową w wykonaniu wspaniałych artystów na co dzień związanych z Teatrem Muzycznym Kapitol. Tam szereg utworów znanych z filmów, które bardzo cenimy. I oczywiście barwna opowieść o historii kina, bo ma to formułę takiego spektaklu mówiono, śpiewanego. Dwa razy wystąpią nasi artyści, najpierw o godzinie 18, później o 20.30 w sali Warszawa. Tu się specjalnie na tę okazję przygotowujemy także w takim sensie właśnie organizacyjnym, technicznym, bo kino powiedzmy nie jest zwyczajowo miejscem, w którym tego typu wydarzenia muzyczne mają miejsce, ale no, my mamy takie ambicje, żeby być miejscem prawdy kultury. No to jest też taka ciekawa zagadka, bo byłam kiedyś na takim spotkaniu, kiedy wybrzmiewają te pierwsze dźwięki muzyki i człowiek się zastanawia, co to za film był, prawda? No tak. Co jeszcze w DCF-ie, bo kino studyjne rządzi się swoimi prawami. To nie jest tak, że przychodzimy z popcornem, 17 reklam przed seansem, tylko właśnie jest to obcowanie ze sztuką i też dobór repertuaru jest inny trochę niż w kinie takim multipleksie, prawda? No tak, oczywiście. Znaczy, jako kino, które ma charakter artystyczny, arthouse'owy, studyjny, czy jakkolwiek to jeszcze znać, my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pokazywać te filmy, które oprócz tego, że są na pewno w jakimś sensie rozrywką, no, dostarczają pewnych emocji i wartości, które są powiedzmy bardziej charakterystyczne dla takiego rozumienia filmu jako naprawdę sztuki, a mniej jako rozrywki. Aczkolwiek wszystkie te elementy w tych filmach, które prezentujemy na naszych ekranach, są zawarte. No bo to też oscarowe przecież są filmy z takiej najwyższej półki, które zdobyły nagrodę, które mają ogromną publiczność za granicą, które też robią wrażenie na widzach. Pamiętam, Kobieta idzie na wojnę. Do tej pory można zobaczyć w DCF-ie, prawda? Tak, tak. To znaczy staramy się oczywiście i te filmy u nas od momentu otwarcia są obecne, bo pokazujemy i między innymi Ojca ze znakomitą rolą Antonego Hopkinsa i pokazujemy kilka innych tytułów, które zebrały nagrody oscarowe albo Złote Globy. Pokazujemy także filmy, które cieszyły się popularnością na festiwalach powiedzmy takich mniej znanych, ale wysoce artystycznych. Te wszystkie pozycje są u nas obecne. Oczywiście. Ale jest i Wschód, i Azja, tak? I z różnych zakątków kraju, z tego co widziałam w repertuarze, można zobaczyć filmy właściwie z każdego zakątku globu. To taka jest idea, która przyświeca naszym programerom. Chcemy pokazywać możliwie najbardziej różnorodną sztukę filmową i jakby w związku z tym te tytuły, które u nas się pojawiają, mają bardzo
bardzo różne, różne pochodzenie. Tak? A generalnie ten repertuar, który u nas powstaje, jakby staramy się, żeby był takim repertuarem środka. Czyli z jednej strony są takie propozycje, które są bardzo, bardzo nowatorskie, poszukujące. Jest kino takiego dobrego środka. No to, czego nie ma rzeczywiście i raczej nie będzie, to są takie typowe blockbustery, filmy, które są, nie wiem, tworzone na bazie komiksów na przykład. Bo tutaj jakby też nie chcemy konkurować z multiplexami. To jest ich domena i niech tak pozostanie. My staramy się jakby podawać takie tytuły i proponować takie filmy, które mają być istotnym, ważnym przeżyciem emocjonalnym i też w takiej atmosferze odbywa się jakby ich, nazwijmy to brzydko, konsumpcja, czyli właśnie bez konsumpcji, bez popcornu, bez coli, ale też bez reklam. Jesteśmy dzisiaj już jedynym kinem we Wrocławiu, w którym nie są emitowane reklamy. Natomiast zamiast reklamy wiersz Różewicza. Zamiast reklamy wiersz Różewicza, tak, rzeczywiście przed każdym seansem, przed każdym filmem do końca roku będzie można słuchać właśnie wierszy Różewicza, to wspominaliśmy o tym na początku. Cudowny projekt, bo naprawdę udało się zgromadzić znakomitych artystów, bo to są artyści, aktorzy i z Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, i z Teatru Mądrzejewskiej w Legnicy, i z Szaniawskiego z Wałbrzycha, i z Teatru Polskiego we Wrocławiu, i z Teatru Współczesnego we Wrocławiu, i także scen ofowych, czy scen mniejszych scen teatralnych, z Teatru Lalek we Wrocławiu. Jakby to znakomita grupa 34 aktorów, którzy poświęcili swój czas, podjęli się interpretacji dzieł Różewicza i te dzieła, mam nadzieję, dla ku radości naszych widzów, będą prezentowane właśnie przed wszystkimi seansami w takiej atmosferze ciszy i skupienia w ciemnej sali, zamiast reklamy właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę, a ja odsyłam Państwa na stronę Dolnośląskiego Centrum Filmowego, tam znajdą Państwo repertuar i wszystkie cykle, o których mówił mój gość, a był nim dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego Jarosław Perduta. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu i zapraszam. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.